pierwsze spostrzeżenia. Bardzo pięknie, aż pała pięknie. No. Trzeba trochę młodych chyba tam przykrócić. Przez terrorystów i nasi żołnierze ruszają do boju. Akcja musi być prowadzona bardzo szybko. Należy ubezwładnić osobników, wyciągnąć z pojazdu, odebrać broń, sprawić, by przestali stawiać zagrożenia. Żołnierze nie wiedzą, czy w pojeździe nie ma ładunków wybuchowych, więc pojazd musi być dokładnie sprawdzony, czy nie nastąpi jakaś zdalna detonacja, bądź uszkodzenie pojazdu tak, żeby on stanowił zagrożenie dla obsługujących w tym czasie żołnierzy lub ludności cywilnej znajdujących się w pobliżu. Proszę Państwa, nasi żołnierze są umundurowani w mundury wzór Suez. Jest to modyfikacja munduru wzór 93 polskiego w specjalnym kamuflażu przeznaczonym do działań na Bliskim Wschodzie lub w krajach tropikalnych. Uzbrojenie naszych żołnierzy stanowią karabiny maszynowe HK416, pistolety Glock 17 w generacji 5. Widać było również karabin maszynowy belgijski F-mini-mini belgijskie MK3. Po przeprowadzeniu akcji z pojmanymi osobnikami nasi żołnierze oddalają się w kierunku jednostki wojskowej, gdzie następną dalsze czynności operacyjne.